Siemanko, z tej strony Luigi Camp. Dzisiaj taki krótki film. Pokażę wam, jak wygląda u mnie w 450 filtr JBL Crystal Profi E902 Greenline. Tak jak wiecie, on mnie tutaj służy jako taki mechanik z watą filtracyjną, no i w środku mam purigen i węgiel aktywny. Także dzisiaj jest dokładnie miesiąc czasu, otworzymy sobie go w celu wymienienia wkładów i zobaczymy, jak on wygląda. Dodam tylko tyle, że w Hypermaxie u mnie na górze też gąbka jest przecięta. Nie wiem, czy on to kiedyś pokazywałem. Ta oryginalna gąbka jest przecięta wzdłużnie na pół. Jest włożona w prefiltr. Na górze jest oczywiście zielona wata Symek od JBL-a. Crystal Profi też jest zaopatrzony w takie media. Także zobaczymy sobie. Aha, dodam tylko tyle, że ten Hypermax z tym prefiltrem na pierwszym biegu, czyli na 50% mocy, bardzo dobrze sobie radzi. Tą watę tutaj wymieniam praktycznie co 2 tygodnie. Jest zabrudzona. Tutaj mogę pokazać, jak ona wygląda. Jest zabrudzona. Bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Ja ją robię w taki kawałeczek i zwijam na pół. Także gąbka ogólnie ma taki grubszy szlam, a ta wata zbiera tutaj cały ten syf. Także super się spisuje ten Hypermax, on ma na tyle mocy, że nie tłumi tutaj żadnego przepływu i bardzo sobie dobrze radzi. Dobra, otwieramy tutaj Crystal Profilka. Kabelek. Odpinamy, zamykamy zawory. Góry i wyciągamy go sobie. Poprzednio tutaj miałem, jak wiecie, E402 Greenline, ale okazał się za słaby, nic praktycznie nie zbierał, a u mnie wlot z tego Crystal Profi jest tu gdzieś w połowie akwarium. On nie ma zbierać syfu z dna, nie ma tam wciągać nic niepotrzebnego, po prostu ma tą wodę sobie filtrować w celu oczyszczenia. Także ściągamy głowiczkę. Nowica leci na bok. I teraz co my tutaj mamy? Główny prefiltr. Gąbka. Na gąbce nic nie zobaczymy, ale w środku. Wata. No nie jest zbyt zabrudzona. Jest ok, można powiedzieć. Koszyk z węglem aktywnym, no tutaj też nie ma co widzieć, bo węgiel miesiąc czasu mnie odsłużył, także leci do wywalenia. Koszyk sobie na razie zaopatrzymy w watę. No i kulki sery, czyściutkie, bez żadnego syfu, woda czyściutka, także można powiedzieć, koni wodnej nic się w sumie nie znajdowało. I na samym dole wata filtracyjna też czyściutka. Także reasumując, Hypermax z jego prefilt, który ma wbudowany, tak sobie radzi z oczyszczaniem wody, że po prostu ta 902 jako filtr mechaniczny się tutaj nie sprawdza w ogóle. I no nie ma po prostu co czyścić, no woda jest cały czas czyściutka na bieżąco, ta wata, która jest w prefiltrze Hypermaxa, zbiera wszystko, ten filtr po prostu nie ma co zbierać z syfu. A karmię ryby te 2 razy dziennie, bo są młode, co można zobaczyć. Karmię ryby, bo są młodziutkie, także sami widzicie, no 902 tutaj jako mechanik
jest niepotrzebna, jest to tylko strata prądu i strata miejsca. Za to media chemiczne jak najbardziej tutaj się sprawdzą. Purigen do regeneracji, zaraz sobie go wyciągnę i do regeneracji. Jest brązowy, no tutaj odsłużył też miesiąc czasu. Są jeszcze białe kuleczki, ale zregeneruje. Także od dzisiaj filtr leci jako typowy chemik. Dobra, to tyle, bo chciałem pokazać. Dzięki, cześć.